Cześć, witajcie, tutaj stary gracz World of Warships i dzisiaj będzie o evencie halloweenowym, który trwa już od wczoraj. Trwał będzie oczywiście do 1 listopada. Oni są zorganizowane w następujący sposób. Niektóre osoby otrzymały następujące okręty. To Salem Witch, jest to Des Moines przeniesiony na 4, troszeczkę znerfiony, żeby nie było za dobrze. On nie jest aż tak mocny jak na 10, między innymi bardzo powolny i tak dalej, żeby nie można było nim po prostu przepłynąć przez całą mapę i wszystkich zniszczyć. Ale jest Des Moines w postaci The Salem Witch przeniesiony na 4 i The Phantom Fortress przeniesiony Midway na 5. Ja zagram The Salem Witch. Zadanie wasze jest następujące. Musicie trafić na ten okręt, bądź być w teamie z tym okrętem, bądź być w teamie przeciw temu okrętowi. Natomiast najważniejsza sprawa, trzeba wygrać. Trzeba wygrać, żeby dostać nagrody, trzeba wygrać. Ja dokładnie nawet nie wiem, jakie są nagrody, bo to ma być chyba jakaś niespodzianka. No, może to będą po prostu jakieś sygnały, czy coś takiego, a może coś więcej. Trudno powiedzieć, ja sobie tutaj muszę zrobić screeny na dłuższych nikach, bo potem mi są potrzebne one. To tu jest Destination. Geralt z Rivii. Jak widzicie, mój team jest mocno osłabiony, ponieważ ja wchodzę z The Salem Witch, to mój team jest troszeczkę słabszy. To nie zawsze on będzie słabszy, ale tak wyszło. Jak traficie na taką grę, to co musicie robić? No, jeśli jesteście w teamie z tym okrętem, to musicie się starać jak najszybciej go tutaj osłonić i nie paść. Jak widzicie, gracze nie mają bladego pojęcia, co chodzi, dlatego tak się to zaczyna i już tutaj pomstują na wszystko i na matchmaker, i że jest dobani, i zaraz chcą zgłaszać błędy. Tak to wyglądało za każdym razem, gdy grałem tym okrętem, ponieważ ludzie nie czytają newsów, nie śledzą forum, nie są zorientowani w żadnym evencie. To jest troszeczkę też może wina samej gry, że tak gra nie informuje was z poziomu samej gry o tym, że jakiś event jest, bo to by było chyba najlepsze rozwiązanie, no ale nie ma takiego, więc jesteście zdani na to, co jest. No i to tyle. Kto wygrywa, ten wygrywa. Bez względu na to, czy jesteście w teamie z The Salem Witch albo z The Phantom Fortress, czy jesteście w teamie przeciwnym, żeby zdobyć nagrody za ten event, trzeba wygrać. Trzeba wygrać. Nieważne, w który team, ważne, że team, który wygrywa, zdobywa te nagrody. Przypominam, że to będzie do 1 listopada i próbujcie trafić na jednego z nas grających z tymi okrętami. Podpowiadam, że w godzinach 19-21 powinno być to najłatwiej. Nie solujcie przeciwko The Phantom Fortress, bo to się prawdopodobnie nie uda. I nie solujcie przeciwko The Salem Witch, bo to też się prawdopodobnie nie uda. Żeby team przeciwny wygrał, muszą być zorganizowani. Niestety, ponieważ nie wiedzą, o co chodzi, to będzie im ciężko. Jak widzicie, ten okręt jest troszeczkę znerfiony i to nie jest tak, że każdym strzałem tutaj będę wszystkich knockoutował. Jest normalny strzał za 500, także nie ma problemu. Natomiast ja już w tych eventach robiłem po 9 fragów, także. Także szykujcie się na spory problem. Jednym ze sposobów na pokonanie The Salem Witch, jeśli traficie do drużyny przeciwnej, wydaje mi się, że jest po prostu taki typowy atak całym teamem, albo unikanie go, dlatego że jest bardzo wolny. 16 węzłów maksymalnie jest w stanie wyciągnąć Salem Witch, także możecie spokojnie próbować go gdzieś tam uniknąć i opłynąć dookoła. To nie jest okręt, który będzie wchodził na kapa, także można coś tam kombinować. Można też próbować go po prostu zatopić torpedami na przykład, ale nie z samolotu, ponieważ wydaje mi się, że właśnie AA nie zostało jakoś specjalnie znerfione. Już dostałem torpedkę. No, to tam średnio ma znaczenie, bo jeszcze sobie możemy odklepać troszeczkę hitpointów, jak to na krążowniku z 10 poziomu. Tam idzie Wyoming. Ja się nie będę jakoś tam specjalnie starał, powiedzmy sobie szczerze, bo też nie chcę uprzykrzać ludziom bardzo, bardzo życia. Natomiast zatopienie mnie z samolotami może być kłopotliwe.
postaram się w miarę możliwości wyrównać tę różnicę, która jest, jeśli chodzi o ilość zawodników w drużynach, także postaram się kilku zatopić, żeby po prostu to się wyrównało jak najszybciej. Pancernik ma dość spore szanse na zatopienie mnie. W końcu to pancernik. No jak mi tym się postara, się nie poddadzą. Byłem raz w meczu, gdzie tym się poddał. Zobaczył, że jest ogromna różnica pomiędzy, pomiędzy kolejnymi teamami, jeśli chodzi o zawodników, i od razu się poddali. To był błąd, trzeba było sobie do końca robić swoje, a przede wszystkim się nie rozpływać na lewo i prawo, tylko trzymać się razem. No i tak widzicie, gracze pytają nie po raz pierwszy mnie, gdzie można kupić ten akurat, czy kupiłem, gdzie kupiłem i tak dalej. Ten akurat prawdopodobnie nie będzie w ogóle w sprzedaży. To jest prawdopodobnie tylko jednorazowa sprawa związana właśnie z eventem halloweenowym. Może wam się wydawać, że w tej chwili nie macie najmniejszych szans, gdy traficie na ten okręt, ale wierzcie mi, że gdyby cały team wiedział, o co chodzi, to szanse są duże, po prostu wystarczy go odpowiednio podejść tutaj, odpowiednio się za niego zabrać, a nie koncentrować się na tym, że każdy sobie płynie i robi swoje. No ale na randomach ciężko się, że tak powiem, dogadać i ciężko jest oczekiwać, że wszyscy wiedzą, co jest grane. No ale niestety nie chodzi już o to, że wszyscy nie wiedzą, co jest grane, tylko po prostu większość osób, nieraz cały team, nie ma bladego pojęcia. Przynajmniej wczoraj jeszcze nie wszyscy, często było tak, że ludzie nie mieli bladego pojęcia, że w ogóle tutaj event jest organizowany, także to jest sytuacja, myślę, że dość kłopotliwa jednak. O, i teraz zebrałem potężnie. Chyba od Karoliny. Także mają spore szanse. Dwa Wyomingi mnie tutaj dopadły. Mają spore szanse, żeby to jeszcze wygrać. Nie będzie 9 fragów z mojej strony na pewno. Tak jak już mówiłem, spokojnie sobie można z tym poradzić. Tylko trzeba atakować właśnie fortecę, albo atakować wspólnymi siłami, atakować. No i trafił mnie za 30 tysięcy, tak jak napisał, i to już będzie po wszystkim, bo jestem teraz podpalony. Także prawdopodobnie mają spore szanse drużyna przeciwna na to, żeby to jeszcze sobie wygrać. Padłem. Zobaczymy, jak teraz to pociągną dalej, czy wykorzystają te moje 4 fragi, które tutaj troszeczkę powinny były zrównoważyć sprawę. 30 tysięcy oberwałem mocno. Ja się nigdy nie będę starał, grając tym okrętem, jakoś niesamowicie bardzo, chociaż jak już mówię, miałem i 8, 7, chyba i 9 fragów, ale miałem i po 4, miałem i też mecze przegrane, znaczy jeden właśnie miałem przegrany, jeden bo mnie rozłączyło, jeden bo przegrałem faktycznie, bo mój team się poddał właściwie na dzień dobry, widząc, że jest duża przewaga, także walczcie o to, bo trudno powiedzieć, jakie są nagrody, może będą jakieś fajne nagrody. Nagrody miały być chyba wysyłane w dwóch takich falach, w piątek i w poniedziałek, także będzie się można załapać dwukrotnie, przy czym nie ma zbyt wielu nas grających na tych okrętach, także szanse na trafienie może nie są zbyt wielkie. Zapraszam jeszcze, jak ktoś ma ochotę, to zapraszam na Twitcha na stream o godzinie 19 do 21 będzie widać, jak gram na tym okręcie, to jak ktoś jest sprytny, to może próbować wejść w tym czasie do gry, chociaż może to nie być takie łatwe. No i spójrzmy tutaj na sytuację. Prawdopodobnie nasi to wygrają jednak, czyli te 4 fragi chyba były wystarczające do tego, żeby pomóc. Tak, zostało 3 na 4. Pozbyłem się jednego lotniskowca, więc pewnie tutaj Kałaci, myślę, że sobie poradzi z Yubari, a Wyoming powinien sobie poradzić po prostu z Wyoming i po wszystkim. Przy wsparciu 2 lotniskowców nie powinno być aż tak trudno. To tyle, jeśli chodzi o event. Zachęcam do szukania nas
w grze. Niekoniecznie o 19 do 21, być może w godzinach późniejszych, być może we wcześniejszych. Jeśli chodzi o mnie, to ja będę na pewno w tych godzinach 19-21 i na pewno to będzie trwało do 1 listopada. I ja będę zawsze na Demoinie, bo raczej Fortecą nie będę grał, także The Phantom Fortress to nie, zdecydowanie nie jest dla mnie zabawa i prawdopodobnie nigdy jej nie ruszę, bo nie chciałbym, żeby mój team miał z góry przegrane w związku z tym, szczególnie jak będą osłabieni liczebnie, a ja miałbym grać okrętem, którym kompletnie grać nie potrafię, więc niech będzie chociaż, że tym Demoinem, ale jak mówię, też nie staram się za bardzo. Niektórzy myślę, że też się nie będą jakoś tam spinali, wszyscy, którzy dostali to kręty, nie będą chyba tam się jakoś strasznie starali wygrać. Myślę, że nic się nie stanie, jak czasem wygra team przeciwny, któremu może jest troszeczkę trudniej, bo faktycznie łatwiej jest wygrać to od strony teamu, który jest w którym się wieźma znajdą. No bez wątpienia ułatwia wygraną, szczególnie jak ktoś wbije właśnie te 6-7 fragów. Ale jak widzicie, też jest mocno team osłabiony, więc gdyby szybko padli, no to zwykle ta forteca zostaje sama, albo w jakimś tam wsparciu lotniskowca jeszcze tylko to troszeczkę komplikuje sprawę. Ale jak ktoś będzie grał sprytnie, to też jest do wygrania. No i chyba przeciwnik jednak radzi sobie zdecydowanie lepiej, bo widzę, że nie mogą sobie poradzić z Yubari, co jest troszeczkę zabawne. Sporo mieli szczęścia, że mi wyładowali za 30 tysięcy z South Carolina. To ich troszeczkę myślę, że uratowało, bo to mi zdjęło ponad połowę hit pointsów, 60% hit pointsów. Gdyby nie to, to pewnie sprawa byłaby zupełnie inaczej wyglądająca. I właściwie to mnie zdjęło już na zero, bo 30 miałem. Ale 60% tej maksymalnej puli, więc całkiem sporo. Nie wiem, czemu Kołaci stoi, bo dostanie torpedę. Czyli jednak dwa lotniskowce nie są w stanie sobie poradzić przy wsparciu Kołaci i Wyominga. Może dlatego, że nasz Wyoming się zbytnio nie palił do tej imprezy i jest właściwie w miejscu, w którym być kompletnie nie powinien, czyli chyba pomysł miał taki, że będzie płynął na kapa. To nie jest dobry pomysł. Szczególnie, że przeciwnik wciąż ma jeszcze lotniskowiec. To jest fatalny pomysł. Dwie sztuki, tylko już tam zrzuca, więc... A nie, nawet więcej, tylko wydawało mi się, że dwie. Trzy. No, ale niestety, Porsche celuje w Yubari, zamiast celować w Wyominga, który jest na 8 km. Teraz się dopiero zorientował, że może strzelać do Wyominga. Tak go tam korcił ten Yubari. Yubari jak podpłynie do lotniskowca, tego ten lotniskowiec po prostu z pomocniczej zdmuchnie. Chyba, że Hoshon nie ma pomocniczej. Ma, już strzela do niego z pomocniczej. To tyle będzie tego Yubari za chwilę. Coś tam Yubari torpedował, ale pewnie nic z tego nie wyjdzie. No nie udało się z pomocniczej, ale udało się z... No nie udało mu się go zatopić z torpedy. To zabawna sytuacja. Za to Wyoming sobie świetnie poradził, więc jednak wygrana. Szkoda, że tak późno się wziął do roboty. Tam jeszcze jedna próba ataku na Yubari. Stąd wygląda, że będzie udana. Tak, jest udana. No i został jeszcze tylko lotniskowiec, który już jest wyspotowany na A6. Też już po nim, bo Wyoming ma już go w zasięgu.
długo się lotniskowiec nie utrzyma pod ogniem pancernika. Teraz pancernik powinien po tej salwie już przełączyć na odłamkowo burzącą, bo nie ma innych przeciwników. Strzelanie do lotniskowca jest skuteczniejsze z odłamkowo burzące i gdy jest okazja ku temu, że możemy przełączyć, gdy nie ma zagrożenia ze strony innych pancerników czy krążowników, to możemy spokojnie przełączać już na odłamkowo burzącą i kontynuować atak z czegoś skuteczniejszego, czyli próby podpalenia, która przede wszystkim blokuje możliwość startu samolotów, a po drugie odłamkowo burząca przy atakach na lotniskowce daje szansę i tak na cytadelę, na penetrację. Także warto skorzystać z tej amunicji, strzelając do lotniskowca, jeśli mamy tutaj niesposobność. Na krążownikach oczywiście sprawa jest znacznie łatwiejsza, bo mamy krótkie przeładowanie i spokojnie możemy od tego zacząć. Nie ma się co zastanawiać. Natomiast ten dobór amunicji na pancernikach wciąż jest taką rzeczą trudną, myślę, dla wielu graczy, że nie wiedzą, w którym momencie tak naprawdę warto zaryzykować przełączenie na odłamkowo burzącą. Oczywiście są fajni strzelania z odłamkowo burzącej przez cały czas, ale jest to niezbyt skuteczne tak naprawdę. No i końcówka. W ogóle się tutaj nie powinien zatrzymywać Wyoming. Atakując lotniskowiec, który został samemu, po co próbować przejąć strefę, zatrzymywać się i być za chwilę storpedowanym, gdy można było po prostu gonić cały czas lotniskowiec i zbliżać się do niego i zwiększać nasze szanse na trafienie. Także to nie są może najmądrzejsze akcje ze strony tutaj mojego teamu, ale mamy koniec i tak wygląda ten event. Zwycięzcy, czyli akurat team, w którym ja grałem, zostanie zgłoszony do nagrody. Wszyscy, którzy wzięli w tym udział, nie widzę żadnych polsko brzmiących imion, ale życzę wszystkim powodzenia i ewentualnie do zobaczenia, do usłyszenia na streamie. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak na żywo to wygląda, to zapraszam.